Mam trochę dylemat, ludziska. Z jednej strony nie chcę was trzymać zawsze na początku odcinku właśnie w tym menu, mimo tego, że widoczki są oczywiście piękne, no i podziwiamy nasze kochane postaci z Overwatcha, ale z drugiej strony przyznam, że przed takim nagraniem, już jakby rozmową z wami w trakcie akcji, w trakcie gry, w trakcie meczu, potrzebuję po prostu przed tą rozmową takiej rozgrzewki, takiego rozbiegu właśnie powiedzenia tych dwóch, trzech zdań, które niestety czasem trwają nawet do 5 minut właśnie w tym oto okienku. Także muszę jakoś, nie wiem, przearanżować tę formę w taki sposób, żeby rzeczywiście też mieć rozgrzewkę, ale żeby was tutaj zbyt długo nie trzymać. Dlatego dzisiaj bardzo zwięźle, właśnie w ten sposób się z wami witam, no i zapraszam na wyjątkowy gameplay z Overwatcha. No to gierka znaleziona, wieża Lijiang, King of the Hill. Mamy małą odskocznię od dwóch ostatnich meczów, które rozegrałem. To znaczy wy widzieliście jeden, także bardzo w porządku, jak najbardziej nie pogardzę tutaj tą grą. Słuchajcie, kogo by tutaj pokazać ciekawego? Wieża Lijiang, czy my jesteśmy na tej mapie, o której teraz myślę? Czyli na tej, na której się zrzuca przeciwników? Jeśli tak, to możemy spróbować zagrać Luciem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście to z tego względu, że Lucio jest fenomenalny w zrzucaniu przeciwników z tych przepaści tutaj. Mamy dwóch tanków, mamy dwóch DPS-ów. Jak na razie nie zdarzyło mi się, żeby nikt, znaczy żeby ktoś nie chciał się dopasować do kompozycji zespołu. Raczej trzymamy się tego bezpiecznego 2-2-2. Przepraszam was teraz za tę przycinkę delikatną, która się przed chwilą pojawiła. Mamy dwóch tanków, nie mamy typowego takiego tanka, szczerze mówiąc, takiego wiecie, starczą, który może ładnie nas osłonić, no ale niech będzie to co mamy, też jest w porządku, zawsze lepiej mieć dwie w miarę silne postaci. Oho, no to ciekawie, no to widzimy się chyba za sekundę. No i błyskawicznie lądujemy w kolejnym meczu, okazuje się, że również wieża Lijiang, ale tym razem być może damy radę wybrać na przykład Doomfista. Bo czemu nie? Przecież mamy 3 DPS-ów, to już nie wygląda tak dobrze, nie przepadam, szczerze mówiąc. Nawet jeśli czasem jest meta, słuchajcie, na tych 3 DPS-ów, bo wiem, że zdarza się taka meta generalnie, to mimo wszystko jakoś jestem, sorry, jestem trochę betonem i lubię tę taką stałą metę 2-2-2. Uważam, że to jest taki, wiecie, fajny balans generalnie. Jeśli gra się, wiecie, tak teamowo na zasadzie pre-made'u, że macie 6 osób i gracie 6 osób rankingowo, albo gracie 6 osób w jakimś turnieju, no to wtedy jak najbardziej spoko. Można kombinować, można robić szalone rzeczy. Ale jednak kiedy gramy tak z ludźmi randomowymi, kiedy gramy rankedy, kiedy każdemu zależy na wygranej i jednak wiecie, nie znamy swoich umiejętności, nie wiemy dokładnie kto o czym potrafi grać, mimo tego, że mamy tutaj wspierające statystyki oczywiście, no to w takiej sytuacji, no lubię mieć taką, wiecie, lubię mieć taki stały skład, powiedzmy, taki względnie idealny, który po prostu sprawdza się w naprawdę wielu sytuacjach. No ale zobaczymy, spróbujemy. Oj, nie trafiłem zbytnio. Oj, 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 heal. Oj, tu już za dużo wbiłem się, niestety. Dobra, jest okej, troszkę te komba mi nie powychodziły, ale generalnie propsy dla moich healerów, bo dwa razy udało im się wyjąć mnie z dużych tarapatów, szczerze mówiąc. Zostawałem tam na dużych resztkach. Okej, żyję, żyję. Najważniejsze. Przecież się tutaj przegrupujemy trochę. Okej. Jakoś się trzymamy przy życiu. Nawet chyba nikt z naszych nie umarł, także to jest świetna sprawa. Chociaż na razie... no, jest tak momentami,
dosyć chaotycznie tym Doomfistem, przyznam. Jest troszkę chaotycznie, ale najważniejsze to, żeby nie umierać, prawda? W tym momencie widzicie tak naprawdę, jaką to ma wartość. Nieumieranie. To się zawsze powtarza. Przede wszystkim nie umieraj. Oj, oj, oj. No, no, no. Przede wszystkim nie umieraj i wbijam się na trzech z tyłu. To nie było najmądrzejsze, ale starałem się gdzieś tam złapać może te zeniatę. Aj. Mercy, może podwójny res? Przydałby się w tym momencie. A patrzcie. O, no, podwójny raz. Da się, da się. Cholercia. No dobra. Nie jest najgorzej. Bardzo, bardzo jestem ciekawy natomiast, jak działa Ultimate Mercy w tym momencie, bo bardzo szybko mnie wskrzesiła. Co to w ogóle było? Błyskawica. Dosłownie. Zajdźmy tutaj gdzieś z boku. Może jakaś flanka. No, nie najlepszy pomysł. Trzeba się jednak trzymać w miarę zespołu. Mamy Reapera, który zdejmie i Winstona, i Roadhoga. No, dziękuję. Dobra. Okej. Okej. Nice. No, może jednak coś tam się rozgrzejemy i coś tam będzie wchodzić. O, już. 100%. 1-0 dla nas. Całkiem w porządku. Całkiem w porządku, tak myślę. Przede wszystkim dobrze nam idzie kooperacja naszego zespołu. Mamy bardzo w porządku Mercy. Nie wiem, czy w tym momencie Mercy jest dalej tak OP. Wydaje mi się, że tak. Gdzieś tam jakiś tam nagłówek chyba w internecie widziałem, że może Mercy już tak nie wskrzesza naraz 6 osób. 5, no, nie przesadzajmy. Ale wciąż bardzo dobrze podobno sobie radzi. Gdzieś tak mi się obiło o uszy. No i przyznam, że tak jest chyba, z tego co na razie widziałem. To robi mega robotę. No widzieliście, tam praktycznie umarłem. Wskrzesiła mnie. Znowu padłem. I jeszcze zanim, wiecie, minęło te, nie wiem, 10 sekund do respawna, ona zdążyła mnie jeszcze. Jeszcze mnie zdążyła, słuchajcie, wskrzesić. No nie, no to mam piękny wyskok. Ojejka. No i generalnie mega przyjemne jest rzucanie Doomfistem przeciwników. Właśnie tutaj na takiej mapie jak ten most na Lijiang Tower. No, mamy pole do popisu, naprawdę. Żeby tutaj stanowić ogromne zagrożenie dla przeciwników. To samo z D.Va. No nie, no poważnie. Drugi raz w tym samym miejscu. No tym razem no to już była kwestia fary, tutaj widzicie, że mnie odepchnęła. Ja akurat nie miałem niestety już podskoku do góry. Ale nieprzyjemnie dwa razy spaść w tym samym miejscu. Bardziej, że to jednak taka głupkowata śmierć troszkę. No i czas się tutaj skupić bardziej na punkcie, nie szaleć tak. Przeskoczyłem go. Czy to jest żart? Czy to jest żart, że ja go przeskoczyłem? Poważnie. W ogóle zobaczcie, że na górze, na interfejsie, na liczniku wyświetla mi się punkt P, a nie B. Nie wiem, czy to oznacza po prostu punkt, czy jak, ale specyficzna dosyć rzecz. Jakaś kontra na tę farę, coś? Mamy Makriego w sumie. Idziemy z drugiej strony, okej, tak też można. O Jezu, 1 HP. Wow. Oh shit, no to wleciał. Idealnie.
Dobra, łapiemy tego cwaniaka. Boże, nie mogę go zabić, poważnie. Cholercia, było blisko. No, daliśmy radę tutaj z Luciem ostatecznie wypchnąć Zarię. No a niestety przepłaciliśmy to życiem. Jeszcze nie skończyłem. Tak czy inaczej, mega mi się podobała ta akcja. Te dwa kille. Złapmy tutaj Genjiego, się troszkę odłączył. No! Ja pitole. No to zabrylowałem tutaj. Zobaczmy powtórkę. Znowu. Muszę pamiętać, żeby nie starać się wypchnąć, nie starać się przygwoździć przeciwnika. Cholercia, przeciwnika, który jest w powietrzu po podrzuceniu, bo to jak widać nie do końca działa. No i niestety, jeden do jednego, trzeba coś zmienić chyba. Nie wiem, czy tego mojego Doomfista, czy powinienem wziąć drugiego tanka na przykład. To by się w sumie mogło przydać. Nie mamy drugiego tanka. Jakaś kontra może na Farę? Ciekawe, jakby się Diva sprawdzała. No zobaczmy, dajmy jeszcze szansę naszemu Doomfistowi. Nie zmieniajmy jakby... W sumie dwie rundy nim rozegrałem, także nie jest to też mało czasu, ale zobaczmy jeszcze, jak się będzie na tej mapie sprawdzał. Być może po prostu to była kwestia bardziej otwartej mapy, na której po prostu Fara całkiem dużo robiła. Ale w tym momencie, zobaczcie, mamy dwóch hitscanów, także chyba nie powinno być tragedii. Okej, parę mamy w tamtym miejscu. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Genji. Dobra. Weźmy tę divę, której w tym momencie nie widzę z jakiegoś powodu. I pod E mam jakieś rakiety, tak? Także będziemy się uczyć razem tej divy nowej. Dobra. Wow, shit, w ten sposób. Oni mają Zarię, to trzeba tutaj uważać. O Boże, jakie to jest genialne. Dobra. No nie, serio? Wyłączyłem zasilacz. Wyłączyłem tarczę w ostatnim momencie. I kurczę, zamiast zablokować cały ultimate Fary, to niestety, ale... No nie wyszło to, nie wyszło to. Udało im się meka załatwić. Ale te rakiety, Boże, jakie to jest genialne. Nie wiem do końca jeszcze, jak ich używać. Na pewno nie w Genjiego, który mi je odbija. Dobra. Pięknie. Pięknie, w ogóle na czysto zrobiliśmy cały ich zespół. Tutaj nasz zawodnik sygnalizuje, że zmarnowali parę ultimate'ów. Rzeczywiście McCree go użył. Jednego swojego ultimate'a. A to muszę chwilę odczekać generalnie, to chwilę trwa jakby naładowanie tych rakiet. Kurde, Genji tutaj z tyłu w ogóle. Dobra, mamy wskrzeszenie. Lecimy do naszych. No nie. No szkoda, miałem prawie mojego ultimate'a. No i zobaczcie, jak teraz, słuchajcie, Overwatch się zmieni w tym momencie. Mogła być tutaj jakaś Mercy, która się skitrała gdzieś tam na boku i która, słuchajcie, zaraz wskrzesi cały zespół. Czekajcie, na chwilę muszę przyciszyć grę.
Dobra, jest okej. Jest okej, gramy. A w tym momencie nie ma tak łatwo. Dobra, zobaczmy w ten sposób. Oh yeah! Lecimy. Lecimy z koksem. Diva Killerino, 5 killi. O, jejka, nice. Całkiem było w porządku, trzeba przyznać. Teraz tylko, żeby nie przegiąć pały i jakby znowu nie forsować ich za daleko tutaj. Tym bardziej, że właśnie jestem bardzo podatny na śmierć z rąk. Oj, jakiś lagi chyba tutaj. Na śmierć z rąk. Słuchajcie, Zari. Ale jak widać, wyszło ok. Kolejny raz bez żadnej śmierci bodajże. Także na propsiku. No i słuchajcie, jak wytrzymamy jeszcze jeden push, to generalnie punkt jest nasz i jest 2 do 1. Także starajmy się zrealizować ten plan. O, to jest świetnie, Genji w ogóle na low. Nice. Kradniemy kille. Pięknie. Zjadamy Lucia. Weszła jeszcze na punkt niestety. Nice. Wypychamy ostatnich śmiałków, którzy chcieliby tutaj wejść. Aaaa, shit! Teraz gra się do dwóch! Zapomniałem! Gdzieś rzeczywiście wyłapałem tę zmianę. Teraz gra się do dwóch! Czy ja lubię tę zmianę, to już druga sprawa, bo przyznam, że po pierwsze w tym momencie to mnie zaskoczyło totalnie, że rzeczywiście już nie ma tych długich meczów o punkt kontrolny, jak kiedyś, ale z drugiej strony lubiłem to totalnie, lubiłem to, że można było wrócić tak naprawdę z każdego meczu, można było przegrywać 2 do 0 i ostatecznie to wygrać, także No, ale z drugiej strony to rozumiem, absolutnie to rozumiem. Rzeczywiście było tak, że te mecze kontrolne potrafiły się znacznie wydłużyć w porównaniu do meczów zwykłych, gdzieś tam hybrydowych, czy te eskorty i tak dalej. To fakt. No fakt, rzeczywiście były czasem takie bardzo rozczarowujące sytuacje, w których, no wiecie, grało się bardzo długo, wygrywało się 2-0, po czym no coś przestało działać, przeciwnik wyrównywał i ostatecznie wygrywał ten mecz. Wy zmarnowaliście strasznie dużo czasu, no ale mecz był przegrany. Ale jednocześnie, słuchajcie, to było coś, co dawało strasznie dużo emocji, moim zdaniem. Strasznie dużo fajnych, genialnych emocji, za to chyba kocham King of the Hill, właśnie tę kontrolę overwatchową. No ale zobaczymy, może nie taka zła zmiana, wiadomo, im więcej meczów, też tym lepiej, tym więcej doświadczeń, tym więcej gdzieś tam punkcików zarobionych i też tym, wiecie, częstsze zmiany w randze, prawda? To jest też całkiem w porządku, szybciej awansujemy, szybciej spadamy, także no może tak ma być. Na koniec, słuchajcie, skrzyneczka. Szybka skrzyneczka. Wow, legenda i 2 epiki. Zobaczmy jakie. O, ten Hanzo całkiem w porządku. Miałem go w becie, słuchajcie. Miałem go w becie i później tak mi się przejadł, że już go nie używałem, nie kupowałem go. Kupiłem jakby odmianę tego Hanzo, ten drugi wilk, troszkę ciemniejszy. Ale przyznam, że zatęskniłem za białym wilkiem Hanzo. W sumie ta głowa tutaj, nie? Ta głowa wilka na jego głowie troszkę źle się kojarzy. Pozdrawiam wszystkich fanów Gry o Tron. Tak. No, 150 zł. Jakaś tutaj poza i skórka do symetry, która generalnie ma jedną piękną skórkę, którą strasznie chciałbym zdobyć, ale niestety nie było mi to dane, bo nie grałem, kurde, w trakcie tego eventu, a jest naprawdę przegenialna. Takiej skórki mi brakowało do symetry właśnie. I to jest jedyna skórka, która u symetry mi się naprawdę szczerze podoba. I żałuję, że nie udało mi się jej zdobyć. No a oczywiście będzie okazja już pewnie za parę miesięcy, tam pół roku czy ileś. Troszkę więcej pewnie. No a tymczasem ja wam dziękuję za uwagę.
Zapraszam do komentowania, udzielania się na kanale, to zawsze bardzo motywuje każdego twórcę, a mnie szczególnie. No i słuchajcie, tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych meczów, na kolejne gry rankingowe na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.